1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych. W związku z tym tomaszowscy policjanci rozpoczynają działania Znicz 2017. 1 listopada to w polskiej tradycji czas spotkań rodzinnych nad grobami najbliższych. W związku z tym, jak co roku, w tym okresie należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach, zwłaszcza w rejonie cmentarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Tam więc należy spodziewać się zwiększonej liczby patroli, zarówno policjantów ruchu drogowego, jak i prewencji. Działania policjantów ruchu drogowego będą ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. Funkcjonariusze, jak zawsze, będą eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących, zwracać uwagę na wykroczenia pieszych, a także na wykroczenia kierujących pojazdami, które najczęściej są przyczynami wypadków drogowych. Do zadań policjantów pełniących służbę będzie także należało utrzymanie płynności ruchu, a więc w razie potrzeby będą podejmować ręczną regulację ruchem. Przy tej okazji zwracamy uwagę, aby stosować się bezwzględnie do poleceń kierujących ruchem drogowym. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy jednak od nas samych. Pamiętajmy, aby zwracać uwagę również na znaki drogowe, które w wielu miejscach będą informowały nas o zmianie organizacji ruchu. Stosować się bezwzględnie do poleceń policjantów kierujących ruchem ręcznie. W okresie Święta Zmarłych możemy się liczyć z wieloma utrudnieniami w obrębie wszystkich nekropolii w regionie. Przy starszym cmentarzu w mieście z ruchu całkowicie zostaną wyłączone ulica Uga i Smutna i wszystkie do niej dochodzące. Ponadto na ulicy Długiej będzie obowiązywał jednostronny zakaz zatrzymywania się. Na drugim cmentarzu przy ulicy Dąbrowskiej będzie zakaz zatrzymywania się, a parkowanie pojazdów dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach. Wyłączony z ruchu będzie łącznik od ulicy Bema do Kaktusowej. Policjanci do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim zatrzymali 16 mężczyzn podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Zatrzymani mieli zakazane zdjęcia i filmy w komputerach, telefonach oraz na innych nośnikach pamięci. 15 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, jednego oddano pod policyjny dozór. Wszystko zaczęło się od 15 września 2015 roku. Wtedy został zatrzymany 32-letni mieszkaniec Tomaszowa. Po weryfikacji zebranych w sprawie materiałów funkcjonariusze eliminowali kolejne osoby. Do 24 sierpnia 2016 roku policjanci z Tomaszowa i z Łodzi wspólnie z biegłymi z pracowni badań komputerowych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi weszli do domu 9 podejrzanych, zabezpieczając kolejny materiał dowodowy. Najmłodszy miał wtedy 30 lat, a najstarszy 50. Byli to mieszkańcy całej Polski: Bydgoszczy, Kołobrzegu, Luborzy, Luposzyc, Swarzędzo i Końskich. Grupa policyjnych specjalistów szczegółowo analizowała zebrany materiał i nastąpiła kolejna fala zatrzymań. Wpadła kolejna grupa podejrzanych o rozpowszechnianie treści pornograficznych związanej z prezentowanej przemocy i pornografii dziecięcej. Tym razem zarzuty usłyszało 6 podejrzanych. Najstarszy z nich to 46-letni mieszkaniec Rzepina, najmłodszy to 29-letni mieszkaniec Warszawy. Piątka z nich została tymczasowo aresztowanych. 46-latka oddana pod policyjny dozór. Grozi im do 8 lat więzienia. Podejrzani w przeszłości nie byli notowani. W dniach 23-24 października odbyły się ćwiczenia Bezpieczna Gmina Inowłódz. W akcję prewencyjno-profilaktyczną aktywnie włączyli się policjanci z Komisariatu Policji w Czarniowicach oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. 23 października przeprowadzono trening ewakuacyjny z pomieszczeń Urzędu Gminy w Inowłodzu, gaszenie pożaru oraz przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy. Policjanci z tomaszowskiej komendy przeprowadzili wykład i prezentację dla mieszkańców gminy na temat oszustw metodą na tzw. wnuczka. Prelekcja skierowana była do najbardziej narażonej na to zjawisko grupy, czyli dla seniorów. 24 października był poświęcony treningowi ewakuacji uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Inowłodzu. Policjanci aktywnie włączyli się w bardzo realistyczne działania i współpracowali z zaangażowanymi w ćwiczenia ewakuacyjne służbami, czyli strażą pożarną. Kolejnym elementem było przeprowadzenie prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, połączony z rozdaniem najmłodszym uczestnikom odblasków. Starsze dzieci wysłuchały bardzo pouczającej prelekcji przygotowanej przez Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na temat zagrożeń płynących z zażywania środków odurzających z naciskiem na konsekwencje przyjmowania nowych środków, jakimi są dopalacze. Młodzieży przypomniano także temat odpowiedzialności karnej nieletnich. 26 października w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa i profilaktyki dopalaczy życia wypalacze.
Organizatorem debaty był Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Udział w organizacji miało także starostwo. W spotkaniu uczestniczyła pani Zofia Szymańska, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego, inspektor Szymon Herman, komendant powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, pani Barbara Robak, członek zarządu, zaprzyjaźnione służby mundurowe, wójtów z powiatu tomaszowskiego reprezentował pan Bogdan Kącki, wójt gminy Inowłódz. Licznie obecni byli dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy wszystkich szkół z terenu powiatu tomaszowskiego oraz przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień współpracują tomaszowscy policjanci. Jako pierwszy wystąpił komendant powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, inspektor Szymon Herman, który przybliżył tematykę spotkania, omówił spotkanie trzech filarów bezpieczeństwa, krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, aplikację Moja Komenda i program dzielnicowy Bliżej Nas. Kolejnym prelegentem był dr Maciej Dowgiel, który przedstawił temat, jak kultura zachęca młodych ludzi do zażywania dopalaczy. Kolejny prelegent, profesor Mariusz Jędrzejko, omówił nowe narkotyki substancji psychoaktywnych, zjawisko tendencji rozwojowej, zagrożenia dla zakazu delegacji dla profilaktyki. Ostatnim prelegentem był profesor Adam Jaworski, który omówił temat uzależnienia zagrożeniem zdrowia człowieka i zdrowia publicznego. Oprócz teorii były wyświetlane tematyczne spoty. Zainteresowani mogli porozmawiać z obecnymi na sali dzielnicowymi. Było wyodrębnione odrębne stanowisko, w którym policjanci pokazywali, w jaki sposób uruchomić policyjne aplikacje, jak korzystać z krajowej mapy zagrożeń. Gościem na debacie był również przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, aspirant Grzegorz Mikołajczyk, który prezentował walizkę edukacyjną. Pedagodzy korzystali z policyjnych stanowisk edukacyjnych. Akcja antydopalaczowa nie kończy się na jednym spotkaniu. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne, m.in. warsztaty szkoleniowe, które odbędą się 17 listopada. Natomiast finał akcji, w tym rozstrzygnięcie profilaktycznych spotów i haseł, odbędzie się 8 grudnia w tomaszowskim kinie Helios. Jedną z nagród będzie projekcja filmu pod tytułem Najlepszy. 27 października o godzinie 20.20 dyżurny policji otrzymał informację, iż w Tomaszowskiej Galerii Handlowej ochrona sklepu rozpoznała złodziei sklepowych. Na miejsce natychmiast pojechał patrol. Ochroniarz wskazał policjantom wybiegającego ze sklepu mężczyznę, który według informacji chwilę wcześniej w sklepach odzieżowych ukradł ubrania. Jego wspólniczka została zatrzymana przez pracowników sklepu. Złodziejski duet to mieszkańcy Radomia. Kradli ubrania na terenie całej Polski. Para złodziei odwiedziła Tomaszowską Galerię 22 października około godziny 17. Wówczas ukradli ubrania na łączną kwotę 740 zł. Ochrona po przeanalizowaniu monitoringu ustaliła, że brakuje kilku sztuk, które zatrzymani brali do przymierzalni. Złodzieje na darmowe zakupy powrócili 27 października. Zostali rozpoznani przez ochroniarzy, którzy praktycznie od razu zareagowali. 36-letnia mieszkanka Radomia została zatrzymana w sklepie, natomiast jej wspólnikowi udało się uciec. Mężczyzna miał pecha, bo wbiegł na policjantów, którzy przyjechali na interwencję. Został zatrzymany. Para tego dnia zdążyła ukraść rzeczy o łącznej wartości prawie 240 zł. Funkcjonariusze ujawnili przy 39-letnim mężczyźnie kluczyki od auta. Mężczyzna nie chciał powiedzieć, gdzie zaparkował pojazd. Kryminalni sprawdzili parkingi przy galerii. Początkowo nie odnaleźli szukalnego pojazdu, jednak nie odpuścili. Przed innym tomaszowskim marketem zlokalizowali Renault. W aucie były torby z markowymi ubraniami, które prawdopodobnie pochodzą ze sklepowych kradzieży z innych miast. Wspólnicy zostali przewiezieni do komendy policji. Podczas przeszukania kobiety policjanci ujawnili dodatkowo dealerkę z narkotykami. Obydwoje podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży. 36-latka dodatkowo odpowie za posiadanie substancji odurzających. Sprawa jest rozwojowa. W piątek 27 października w Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy Niemcewicza odbyła się 12. edycja Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. W zawodach pod patronatem starosty tomaszowskiego rywalizowało 22-osobowych drużyn, dziewczynka i chłopiec, uczniów klas drugich szkół podstawowych ze Smardzewic, Brzustowa, Luboczy, Lubochni, Rzeczycy, Sedykierza, Rokicin, Komorowa, Glinnika, Biaderna oraz Szkoły Podstawowej 6, Szkoły Podstawowej 1, Szkoły Podstawowej 10, 8, 13, 12, 7 i 14 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego Tomek. Reprezentacje szkół zostały wcześniej wyłomione w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Konkurs rozpoczęto rywalizacją sportową. Dzieci miały do pokonania tor przeszkód, podobny do tego, na jakim rywalizują kandydaci do służby w policji. Test sprawnościowy składał się z 8 elementów, które drugoklasiści musieli jak najszybciej pokonać.
Najpierw był bieg slalomem, potem przewrót w przód, przenoszenie piłki lekarskiej, bieg po przeszkodach, a następnie rzucaniem piłkami do koszykówki. 5 brzuszków, skok przez skrzynię i na koniec wymaganego toru 5 rund biegu na odcinku 5 metrów. Kolejnym etapem konkursu był test wiedzy o bezpieczeństwie złożony z 15 pytań, rozwiązywany drużynowo. Zagadnienia poruszane w tej części rywalizacji dotyczyły znajomości podstawowych przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania w codziennych sytuacjach życiowych, np. przy spotkaniu z nieznajomym. Uzyskane na torze przeszkód czasy zawodników każdej drużyny sumowano i po doliczeniu do nich punktów z testu wiedzy powstała klasyfikacja ogólna. Wszystkie drużyny osiągnęły bardzo dobre wyniki. Różnice punktowe były minimalne. Organizatorzy, Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii Tomaszowskiej Komendy Policji ustalił ostateczny wynik. Najlepsi byli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 12, Ada Lewandowska i Igor Andryśkiewicz. Drugie miejsce zajęli Oliwia Jamrożek i Franciszek Zysiak ze Szkoły Podstawowej nr 14, a trzecie Hanna Lisiczko i Oliwier Jabrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 1. Zwycięzcy reprezentować będą nasz powiat w finale wojewódzkim, który odbędzie się 17 listopada w Łodzi.